Zimowa aura rozkręca się na całego. Nic więc dziwnego, że wielu mieszkańców Śląska i Zagłębia zamierza odbyć dłuższy wypoczynek w śnieżnej malowniczej scenerii. Nie da się ukryć, że góry potrafią oczarować, zwłaszcza zimą. Jeżeli jesteście miłośnikami nart, snowboardu czy snowtubingu, to z pewnością powinniście rozważyć swoją podróż w Beskid Śląski. Wiele miast, takich jak Wisła, Ustroń czy Szczyrk, mogą pochwalić się doskonale przygotowanymi stokami narciarskimi, które wręcz czekają na miłośników białej przygody. Oczywiście, jeśli dopiero stawiacie pierwsze kroki w sportach zimowych, to przy wielu wyciągach funkcjonują nie tylko wypożyczalnie sprzętu, ale również szkółki narciarskie, które pomogą szlifować naukę jazdy na nartach. W regionie funkcjonuje 200 km narciarskich tras zjazdowych i 50 ośrodków narciarskich. To jednak nie wszystko, bo Beskidy to też trasy biegowe, szlaki skiturowe i wspólne skipasy. Otwarcie sezonu narciarskiego w naszym regionie w tym roku po raz pierwszy odbyło się w Ustroniu, jednym z tych miejsc, które są tłumnie odwiedzane przez turystów, także spoza województwa, niezależnie od pory roku, choć właśnie zimą jest ono szczególnie urokliwe. Miejscowość ta ma przebogatą ofertę kulturalną, jak i kulinarną. Każdy z powodzeniem znajdzie coś dla siebie. Co istotne, jeśli zależy Wam na wygodzie i komforcie podróży, a nie lubicie długiej jazdy autokarem i nie chcecie stać w korkach, wybierzcie pociąg. W Beskidy dotrzecie pociągami linii S5, S75, S6 i S76.